Wiemy, że jest nowy reality show, wiemy, że jest super sztama już teraz z Edwardem Misztakiem i zastanawiam się, co ty pokażesz? Może coś tam, koncerty od backstage'u? Co ty planujesz? No, słuchaj, no, my mamy naprawdę bardzo kreatywną grupę powołaną i staramy się wymyśleć z coś, co będzie spektakularne i coś, co ściągnie przed telewizory nie, mo, nie tylko moich fanów, ale też przede wszystkim moich hejterów, którzy robią największe w komentarzach zasięgi i, i obroty. I przecież każdy, kto zna na biznesie, o tym wie. Więc jak zwykle nie będzie to miało nic wspólnego, jakby z laurką wokół mnie, bo 12 kroków. Do miłości też było takim mocnym przekazem, które pokazywało mnie z dobrej strony, ze złej strony, dawało przestrzeń do tego, żeby dyskutować na różne, na różne rzeczy, czasami mnie pochwalić, czasami mnie zganić. Właśnie o to chodzi w reality show, żeby były emocje, żeby była prawda. Tak samo będzie i w tym przypadku. A twoja relacja z Edwardem Miszczakiem, bo wiemy, że na początku niby się nie układała kolorowo, ale później on cię pochwalił, powiedział, że jesteś ogromnym talentem i tak perłą tej stacji. Zastanawiam się właśnie, jak jest teraz, jest wszystko w porządku, ale jak myślisz, co, cię, co was poróżniło? No ale jak, nie wiesz, znaczy nas nic nie poróżniło nigdy. My zawsze mieliśmy dobry kontakt. Tylko sprawa z Agnieszką Woźniak-Starak, tak? No, sytuacja wyglądała i wygląda jak jak wygląda, no. natomiast yy, mamy nowego dyrektora w Polsacie, Polsat jest moją taką stacją, gdzie ja się czuję jak w domu, jak w rodzinie, więc czuję się tam zaopiekowana i yy, najważniejsze dla nas jest yy, dobro naszych widzów i najfajniejsze projekty, które są yy, przed nami, więc, yy, więc dobrze, że, 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 że patrzymy w jednym kierunku i nie rozmijamy się.